przegraliśmy, warunki torowe były bardzo niekorzystne, nie było za dużo ścigania. Po drugie, nie ma co ukrywać, zawiedli nas seniorzy Matej Zagary oraz Tomasz Golot, który miał początkowo problemy z motocyklem. No później już troszeczkę gorzej mu się wiodło i to główne przyczyny, że przegraliśmy też. Reszta jechała determinacją. No wiadomo, że jak pada deszcz, a jechaliśmy, to praktycznie gęsiego można jechać. Tam chłopaki walczyli jak mogli, ale nie udało się. Nie załamujemy rąk, jedziemy dalej, odrobimy to wreszcie. Znaczy pierwszy bieg to był kłopot sprzętowy, po prostu świeca siadła i później już nie wszedł ten rytm, co powinien. No, muszę mieć świadomy tego, że każdy się przyczynił do tej niewielkiej porażki, nawet ten defekt w pierwszym biegu jego. Dziotek to jest jego kolejny słaby mecz. Najsłabszy? Gorzowy. No, 3 z Rzeszowem, 2 teraz, czy to nie niepokojące? Jest niepokojące, no warunki torowe nie były zbyt korzystne, niektórzy ale potrafili... Ale jeździli, zdobywali punkty, a nie z mistrzem świata. No zgadza się. Myślę, że to jest wypadek przy pracy, zresztą musimy porządnie siąść, porozmawiać wszyscy razem też. Zbieraliśmy się na meczu, dopingowaliśmy się, każdy mówił jakie przełożenia, ale no, niestety warunki torowe były takie, że akurat nie mieliśmy szczęścia w tym meczu. Ale z Tobiaszem Musielakiem 0-2. No zgadza się, no Tobiasz tak się lekko jechał, wiele lepiej, to należy pogratulować mu. A co z Matejem Zagarem? Matejowi Zagarowi nie jechał z takim powerem jak powinien. Nie jechał z takim powerem i nie walczył to, co Matej walczy. Myślę, że to też jest wypadek przy pracy. To on musiał w czwartym starcie jechać, czy decyzja pana? Decyzja moja, ponieważ no, nie wyglądało to dobrze na to, że... Krzysztof, bardzo chciałeś w tym ostatnim wyścigu dobyć się na ten remis dla zespołu. No tak. Na pewno ciężko takie biegi rozstrzygać w ostatnim biegu. Do tego Jarek Hampel, mistrz świata i czwarte pole, na którym stał najwięcej wody, więc nie miałem szans praktycznie. Czekałem, żeby jakiś błąd popełnił, ale pilnował przodu, jechał w tym jednym pasku. I raz tam za niego próbowałem się zadać za Jarka, żeby zrobić długą prostą, ale to już była taka maź na płocie, że nie było szans, nawet po wyścigu się waliłem, bo nie mogłem się zatrzymać. Unii zresztą w tym sezonie w tych meczach wyjazdowych no nie idzie najlepiej. Remis w Rzeszowie, dwie porażki w Zielonej Górze i Tarnowie na pewno nie byli faworytem tego spotkania. Na pewno nie, tak. Motor był się inny, nie ukrywam, bo nie mogliśmy go zrobić po swojemu, bo widzieliśmy jakie są warunki i znowu była kara. Więc tor był dzisiaj inny niż zawsze, ale jechali. Zresztą z znakomitym zespołem i młodzi tam wodnicy z tego Jara. Zawsze ciężko się z nim jedzie, tak? Bo każdy tam atakuje. Ja każdy start praktycznie wygrałem, ale po błędach w buku tylko wystali. Szkoda, że wygraliśmy mecz. Deszcz pomógł? To znaczy, ja nie wiem czy pomógł, ogólnie to warunki były bardzo trudne, dla nas również. To nie były łatwe warunki, bo jednak ten tor był bardzo namoczony, śliski miejscami, taki nieprzewidywalny i później na tym torze naprawdę nie idzie się łatwo, ale jechaliśmy, dobre spotkanie, dobrze startowaliśmy tutaj na tym torze, to było bardzo istotne przy tych warunkach pogodowych i to też nam pomogło, żeby wygrać spotkanie. Jaka była strategia na ten ostatni wyścig? Domyślał się pan, że będzie próba zamknięcia pana przy tak. krawężniku? Tak, ale startowałem wcześniej dość dobrze i nastawiłem się na to, żeby wygrać z tego pierwszego pola. Ale jak widzimy, Iversen również to ma być bardzo dobry i ten start minimalnie wygrał, także praktycznie zamknął moją ścieżkę przy krawężniku, ale udało mi się gdzieś tam na tej prędkości troszkę nabrać, żeby dowieść to drugie miejsce, już kontrolować tą drugą pozycję, bo to dawało nam sukces, zwycięstwa, więc tak to się ułożyło dla nas, bardzo fajnie. Czy ta dzisiejsza jazda tutaj w meczu Ciebie osobiście zadowala? Mnie osobiście, no... Myślę, że tragicznie było, no ale też zniewalająco, jak dobrze też nie było. No ale no, ja się cały czas uczę i z meczu na mecz zbieram większe doświadczenie i takie błędy, co dzisiaj popełniłem, będę się starał nie popełniać w przyszłości. Co przeważa? Zadowolenie z tego, że jedziesz więcej niż 3 wyścigi, czy smutek, że jedziesz za zawodnika, który powinien robić punkty? Ciężko mi to ocenić. No. Szczerze, no, chciałbym jeździć jak najwięcej,
i żeby drużyna wygrywała 30. No ale tak też może być, no ale no niestety no tak, no trudno to dogodzić wszystkim. No nie wiem, co mam tutaj powiedzieć, no, ale wolałbym wygrywać na pewno z drużyną. A ta porażka jak na was teraz zadziała? Bo mówiło się, wygrywaliście wszystko spokojnie, tak? A teraz nie, nagle... no myślę, że to doda nam dodatkowej mobilizacji i spokojnie, to jest dopiero początek sezonu. Nawet jeszcze nie środek i będzie dobrze. Myślę, że wszyscy widzieliśmy, co się działo, tak? W deszczu całe zawody i bez komentarza, tak? Nie pojechałem tak, jak powinienem i mecz został przegrany, więc można powiedzieć, że wszyscy dobrze walczyli, a ja nie pojechałem dobrze. Dyspozycja sprzętu, czy nie pan wiem, szuka nie formy? Wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że zaskoczył deszcz. Nigdy nie jechaliśmy w takim deszczu w całych zawodach. To jest chyba długa maszyna. Motor nie jechał, znaczy nie wiem gdzie tego szukać i jaka przyczyna jest tego. Dużo pan trenował w Dorzowie, tutaj pracował na tym sprzętem. Ale nic nie dało. Trenowanie na innym torze i zawody na innym. Nie myśli pan, że te kary jakoś wpłynęły na to, że jakoś z tym torem... To nie ma kompletnie znaczenia z tymi karami. A akurat jeśli chodzi o ten tor dzisiejszy i to, co dzisiaj się stało, po prostu zawody w deszczu przegrane.